Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części First Looka The Sims 3 po zmroku. Chciałabym zacząć od pokazania wam, jak zmieniłam tutaj nasz apartament, apartament naszych dwóch sióstr. Jest tutaj bardzo mało miejsca, więc dużo zmian, znaczy zaszły duże zmiany, ale dużo nie mogłam zrobić. Więc tak, mamy mini przedpokoi. Tutaj nie można budować ani nic dawać, możemy tylko tutaj na terenie naszego mieszkania i też nie możemy na przykład okien wymienić, bo widzicie, zgodnie z prawem to takie zmiany to nie są możliwe. Tak samo jacuzzi tutaj sobie nie możemy dać czy coś takiego. Mamy mini przedpokoik z kuchnią. Ups, nie to chciałam zrobić, to chciałam zrobić. Czekajcie. Okej. Okay. Tak, taka mała kuchnia, nowe szafki. Staram się, żeby było jak najwięcej nowych rzeczy, te, które właśnie mogły być nowe. Także nowa kuchenka, lodówka i tak dalej. Nowe tekstury na ścianach. Tutaj dałam strzałki, bo tam rzutki, bo akurat się zmieściły. Mamy taki wyższy właśnie stolik z krzesełkami barowymi, że można było coś zjeść. Mam nadzieję, że tutaj można przy tym zjeść, ale wydaje mi się, że tak. Tak jak przy wysepkach kuchennych. Kanapa, mały stolik kawowy. Właściwie chyba... Nie, dałam tu lampę, to nie wiem, czemu tam tak ciemno jest. Telewizor, obraz, kwiatek. Właściwie nic więcej tutaj się nam nie zmieściło. No i mamy sypialnię. Postanowiłam dać łóżko piętrowe, bo po prostu zajmuje mniej miejsca. No i biurko z laptopem, etażerka. I chyba tu nie było, że... Nie, tutaj taki neon tylko dałam z wilczkiem, bo nie wiem, jakoś tak mi się spodobał. No i mała... Oj, przyciski mi się mylą, przepraszam. Mała łazienka z nową toaletą, umywalką, prysznic taki, co był, bo tutaj nie doszedł żaden nowy. Więc, czekajcie, że teraz nie pomyliłam. No, pomyliłam. No, także łazienka prezentuje się w ten sposób. Nowe lustro, taka malutka. No i to właściwie wszystko, co tutaj jest. Ale pomyślałam, że... No właśnie chciałam mieć apartament, ponieważ nigdy wcześniej tego nie było. Chciałam zobaczyć, jak tutaj się mieszka. Ale tutaj było trochę mało miejsca na różne takie rzeczy, co też chciałam właśnie kupić, zwłaszcza te instrumenty muzyczne. Więc korzystając z tego, że z którąś aktualizacją, tą co wyszła po Rajskiej Wyspie, można mieć więcej parceli niż jedną. Kupiłam jeszcze im tutaj domek, tak bardziej na przedmieściach. I zamieniłam go w ogóle na ich tak jakby... główny dom, bo chciałabym wynająć, zatrudnić lokaja i wydaje mi się, że muszę mieć jakby ten dom jako główny, żeby on siedział tutaj, a nie tam. On sam, ona, nie wiem kto tu przyjdzie. Ten dom też został przerobiony, bo jego design wszystko nie podobał mi się za bardzo. No także też mamy nowe szafki, jakaś biblioteczka nowa się zmieściła i co najważniejsze, zmieściło mi się gdzieś okno akwarium. Tak. Bardziej mi się podoba chyba takie okno akwarium, kiedy jest między jakimiś wewnętrznymi pomieszczeniami w domu. Ale tutaj nie było na to za bardzo miejsca, także zrobiłam po prostu tak, żeby było przez nie widać na zewnątrz domu. Też mi się wydaje, że całkiem fajnie tutaj wygląda. W garażu nie ma miejsca na samochód, za to jest miejsce na wszystkie nowe instrumenty, żeby dziewczyny mogły tutaj sobie pograć i spróbować własnych sił. No, przerobiona łazienka. U góry właśnie taka sypialnia dla nich, biurko też, komoda, bo w tamtym mieszkaniu się nie zmieściła. No i jakaś taka mała kanciapa dla ewentualnego lokaja. Nie wiem, czy można jakoś wyznaczyć, żeby tam siedział, ale siedziała, ale tak. No i wsadziłam tutaj jeszcze w ramach ratunku dwie komory hibernacyjne, które mam z edycji limitowanej skoków w przyszłość, żeby móc jakoś szybko podwyższać im potrzeby w razie czego. Dobra, przechodzimy już do grania. Tak, one tutaj sobie ze sobą rozmawiają. W ogóle nasza Izabela, nie wiem czemu, ale się trochę zbugowała. Coś jej się stało z ręką. Ona tak jakby talerz nosiła, ale nie nosi i nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że to się zaraz naprawi. Korzystając z tego, że jeszcze jest dzień i na imprezę nie pójdziemy, to właśnie chciałabym, żeby spróbowały tutaj swoich sił, na przykład na instrumentach różnych. Zobaczymy, jak one brzmią i w ogóle. Ona będzie mieć problem z... Mam nadzieję, że ten talerz po prostu zniknie. Znaczy ten talerz, ta jej ręka się naprawi, jak będzie grała czy coś.
Nie, to trzeba będzie ją zresetować. Nie wiem, przy przeprowadzce się jej tak zrobiło. Nie, bo ona dalej go ma. O, czekaj chwilę. Ona weźmie sobie szybko prysznic, bo może wtedy się jej naprawi. My przyjrzymy się naszej drogiej Violi. Ona tu ma już różne pragnienia, muzykować z inną osobą. To może to jej damy, to jest bardziej nowe. Tutaj. O. Jak Mateusz miał kiedyś taki problem, to... No nie, no. Czekajcie, bez kitu. Jak ja mam ją naprawić? Oh, zepsuła się. Wejdź w hibernację, może się naprawi. Oczywiście na początku first looka musiał mi się już stać coś takiego. No, ale ta widzę dobrze sobie radzi. I fajnie, że właśnie są wirtuoskami, to ładnie jej tutaj rośnie. Gdzie no, kontrabas jest bardziej mobilny. Hibernujesz się? I dalej z tą ręką. No i została tak z tą ręką. Więc nie wiem. Dobra, muszę to zrobić jednak przez reset Sima. Bo inaczej się nie uda. No widzicie. O! Maskotka, super. Czekałam na ciebie, naprawdę. Dobra, musimy to zrobić przez kod. Także zresetuję ją i zaraz do was wracam. Okej, udało się na szczęście. Izabela jest już zresetowana. Także jej ręka się naprawiła, pragnienia nie zniknęły. Możemy wracać do grania. Zacznij muzykowanie. Tutaj jest Grace solo, a jak zacznie muzykowanie, to będzie z inną osobą? Znaczy z jej siostrą? Ojejku! Tak, te dodatki teraz inne nam tutaj strasznie mieszają, bo nie dość, że przychodzi lama, to jeszcze przychodzi portal. Sprzedamy go, bo nie będzie nam potrzebny. To w sumie też można by się pozbyć, żeby tu nam nie świeciło. Ciebie nie mogę usunąć, ale zaraz sobie pójdziesz. Ja tu skupiam się na instrumentach muzycznych, a nie na lamach i portalach. Grają razem, czy nie? Nie wiem. Zrób przerwę od grania, oglądaj. Zaproś muzykowanie. O. A da się tak? Nie wiem, jak do końca to zrobić, ale... Ciężko jest mi to wymyślić. Aha, no i teraz będzie grała z nią, tak? No! Stwórzcie razem coś mądrego. Cudownie. Więc może jak im się poszczęści, to założą zespół. Czy za chwilę chciałam zobaczyć, jak wyglądają inne instrumenty. Kontrabas jest zaczepisty. Perkusja tak samo. Ta jej szczęśliwa mina, jak gra. Ha! Dobra. Ale jeszcze na początek coś, co trzeba zawsze zobaczyć. A mianowicie nowe lekcje. Tutaj sobie szybko prześledzimy. Domofony. Wieżowce muszą mieć domofon w holu na dole dla odwiedzających, żeby mogli się skontaktować z simami mieszkającymi w budynku. Kiedy używasz domofonu, możesz wybrać dowolnego sima za wszystkich mieszkających w danym wieżowcu. Aha, okej. Więc wiemy, po co są domofony. Grupy. W grupie przyjaciół zawsze jest weselej. Zaprosić innych simów za pomocą interakcji towarzyskiej. Stwórz grupę, by spędzili czas z twoim simem. To już chyba doszło z jakąś aktualizacją, bo one nawet teraz mają te kryształki i w ogóle. Także wydaje mi się, że to już było. Tworzenie grup. Znaczy, że to już doszło z aktualizacją. Liny odgradzające. Służy do uniemożliwienia dostępu do niektórych do niektórych pokoi lub budynków. Lina odgradzająca znajduje się w kategorii obiektów publicznych w trybie budowy. Ciekawe. Jeśli zostanie użyta w publicznej paceli, przyzywa wykidajłę, który nie wpuści żadnego sima do pokoju, aby ustalić... Aby ustalić pozwolenia na przekroczenie liny, wejdź w tryb budowy, przytrzymaj wciśnięte klawisze Shift-Ctrl, po czym kliknij przyciskiem myszy na linę odgradzającą. Aha. Dobra, czyli mamy instrukcję obsługi lin odgadzających. Okej. Okay. Interesujące, jak chcecie, to możecie sobie przeczytać. Lokale dla zespołu. Zespoły mogą otrzymać propozycje zagrania koncertu tylko od lokali, które spełniają pewne wymagania. Czyli mamy o zespołach. Ja oczywiście to później jeszcze sobie wszystko
Przeczytam. Jej, mam różne instrumenty. Dobra, idziemy dalej. Przynajmniej tutaj ten znaczek się tak różni od innych, że łatwo mi jest go znaleźć. Mamy o miksologii. Najlepszy sposób opanowania umiejętności miksologii to zakup barów, katalogu kupowania i ćwiczenie przygotowywania drinków. Simowie, którzy nie mają barku do ćwiczeń, mogą czytać różne podręczniki miksologii, a nawet zapisać się na oficjalny kurs w miejscowej restauracji na zdrowie. Wiemy, jak rozwijać. Te drinki. Okej. Okay. Co dalej? Czy jest coś jeszcze? Połączone lokale w mieście. Ziemia jest droga z nowymi wysokościowymi. W mieście ziemia jest droga. Z nowymi wysokościami pojawiają się nowe możliwości. Takie lokalizacje są oznaczone na widoku mapy specjalnymi połączonymi ikonkami. Prezentują one wszystkie funkcje, jakie ten budynek oferuje. Aha, ale takie coś już jest w różnych miastach, także okej. Poznawanie osobistości. Osobistości można spotkać wszędzie. Jeśli Sim ma przy swoim imieniu gwiazdkę, oznacza to, że jest osobistością. Im więcej gwiazdek, tym jest sławniejszy lub sławniejsza. Przekonanie osobistości do zaprzyjaźnienia się z twoim Simem nie jest proste. W przeciwieństwie do innych Simów, osobistości musisz zaimponować, zanim zdecyduje się z tobą zaprzyjaźnić. Na osobistościach można robić wrażenie na różne sposoby, między innymi utrzymując z nimi kontakty towarzyskie, kupując im drinki, albo pozwalając przekroczyć liny odgradzające. Za każdym razem, kiedy twojemu Simowi uda się zaimponować osobistości, otrzyma punkty imponowania, które dodatkowo dodawane są do paska imponowania. Kiedy pasek się wypełni, osobistość zaprzyjaźni się z twoim Simem. Aha, interesujące. Tak, to jest dla mnie nowość, tego jeszcze nie miałam. Okej, okay. Czy będzie coś jeszcze? Jeszcze pewnie będzie coś o wampirach, tak myślę. Jeszcze windy. Aby skorzystać z windy w trybie życia, kliknij na drzwi w windzie. No to myślę, że mniej więcej wiemy. Tutaj jak budować windy. No, szyby. I wyjścia. Okej. Okay. Dobra. Wpływanie na innych Simów. Twoi Simowie mają teraz możliwość wpływania na Simów znajomych i przyjaciół, aby jeszcze lepiej cieszyć się spotkaniami towarzyskimi. W barach czy na przyjęciach twoi Simowie mogą bardziej interakcję przekonać. Pozwala ona zasugerować dwóm innym Simom konkretną interakcję ze sobą nawzajem. Ciekawe. Jeśli ci się powiedzie, możesz sprawdzić, że twoje Simów zbliży się do siebie, albo odwrotnie, zaczną się nie znosić. Fajne! I zakładanie zespołu. Ćwicz na jakimkolwiek instrumencie, by rozwijać umiejętności twojego Sima. Kiedy już poświęcisz na to wystarczająco wiele czasu, zdobędziesz punkt umiejętności i twój Sim będzie gotowy na założenie zespołu. Aby założyć zespół, znajdź innego Sima, równie zainteresowanego muzyką i zaprosz go do założenia zespołu z twoim Simem. W zespole może być do 4 Simów. Aby usunąć Sima z zespołu, wybierz go, a następnie użyj interakcji wyrzuć. Po założeniu zespołu twój Sim będzie gotowy występować. Pamiętaj o odbieraniu telefonu, inaczej ominiecie wiele ofert na występ. Po przyjęciu oferty twój Sim musi udać się na ustalone miejsce o odpowiedniej godzinie. Pozostali członkowie zespołu spotkają się z twoim Simem na miejscu. Wybierz interakcję... Ups! Coś mi spadło. Występuj na instrumencie i zacznij wymiatać. Podczas występu możesz zmienić rodzaj muzyki grany przez zespół, zmieniając gatunek. Simowie mogą grać 4 gatunki muzyki: bluesa, rock tradycyjny, rock współczesny i jazz. Jeśli masz pewność co do umiejętności muzycznych twojego Sima, spróbuj porwać tłum, prezentując na scenie najlepsze kawałki. O, zakładka zespołu w dzienniku umiejętności gromadzi informacje o zespole twojego Sima, takie jak liczba występów, suma zarobionych simulanów czy zmiany w składzie zespołu. Zespoły będą automatycznie gotowe na propozycje koncertów w Bridgeport. Aby uzyskać więcej informacji o lokalach dla zespołów w innych otoczeniach, obejrzyj lekcję pod tytułem Lokale dla zespołu. Zatrudnienie lokaja. O właśnie. Lokaje to wspaniały wybór dla każdej rodziny, która nie ma czasu zajmować się domem. Możesz zatrudnić lokaja do pomocy w sprzątaniu, zajmowaniu się dziećmi czy gotowaniu dla całej rodziny. Aby zatrudnić lokaja, podnieś słuchawkę telefonu i wybierz zadzwoń po usługi. Kiedy już zatrudnisz lokaja, będzie on mieszkał z twoim Simem. Upewnij się więc, że masz dla niego łóżko. Aby dodać łóżko dla lokaja, wybierz łóżko i umieść je jako łóżko dla lokaja. Aha. Utrzymuj dobre stosunki z swoim lokajem, inaczej rzuci pracę. Zostań osobistością. Musisz dać punkty osobistości, które powodują awansowanie na kolejny poziom osobistości. Punkty można zdobywać poprzez wpływanie
wypełnienie różnych zadań, takich jak zaprzyjaźnienie się z osobistością, podwyższenie poziomu znajomości z osobistością, czy wykonywanie unikalnych okazji. Dobra, to jeszcze później sobie przeczytam. O, osobistość się otrzymują upominki. Fajnie. Dobra, to później jeszcze przeczytam. I życie wampira. Wampiry muszą troszczyć się o pragnienie zamiast o głód. Wampiry mogą zaspokajać pragnienie, konsumując plazmowe przekąski z lodówki, zjadając plazmowe owoce albo pijąc simów, z którymi pozostają w dobrych relacjach. Nocą wampir zyskują specjalne moce, takie jak czytanie myśli innych simów, wystarczy kliknąć wybranego sima, polowanie na potencjalne ofiary, trzeba kliknąć parcelę, czy zdolność wampirzego biegu. Wampiry mogą też nocą rozwijać swoje umiejętności znacznie szybciej, nieludzko szybko. Wampiry powinny uważać na słońce, każda chwila spędzona na dworze powoduje ból i utratę wampirzych mocy. Wampir może przemienić innego sima w wampira, wybierając interakcję zaproponować przemianę w wampira. Podobnie, jeśli twój sim chce zostać przemieniony, najpierw zaprzyjaźnić się z wampirem i poprosić go o przemianę. Okej, także myślę, że tyle z lekcji. Jeszcze zaraz będę chciała zobaczyć nagrodę, ale tak, żeby nie było pod rząd samego czytania, to niech chwilę pograją. Może... Czekajcie. Nie mają żadnych punktów i umiejętności. Dobra, i tak musimy jakoś dotrwać do nocy, kiedy będzie najlepsza zabawa. Grać na gitarze. Jakie masz marzenia? O, ona chce się nauczyć kontrabasu. A czemu ty nie chcesz się nauczyć perkusji? To by było bardziej logiczne. O. Wybij drogę do serca każdego sima! I intrygującymi uderzeniami bębnów. Violetta potrafi ożywić swoją grą każde przyjęcie. Ha, opanowała podstawy, super. Czekajcie. To ja bym teraz jeszcze posłała na klawisze. Nie, czekajcie, bo ona nie ma jeszcze tego kontrabasu. No ale to dobra, to trudno. To chyba będzie osobna zakładka, prawda? Na każdy instrument, tak mi się wydaje. Bo tutaj ma perkusję. Co się jej stało? Choroba hibernacyjna. Jeszcze zobaczymy, jak na pianinie wygląda. Będzie musiała mieć co najmniej jeden punkt chyba, żeby założyć ten zespół. Więc trzeba będzie je szybko podszkolić. Okej, okay. Ta brzdąka. A ta? W sumie brzmi bardzo podobnie. Dobra. Przyspieszymy trochę. Niech sobie muzykują. Najwyżej jeszcze tutaj przytnę, czy coś takiego. Bo dopiero jest 14, jak mówiłam, czekamy na imprezy wieczorem. Chociaż fajnie, że mają tą cechę, to szybko im idzie. Chciałam właśnie, żeby znały trochę te instrumenty, żeby móc potem zobaczyć, jak wygląda zakładanie zespołów i tak dalej. No. Zdolna siostra. Dobra. Okej. Okay. Super. I co? I ma osobno. Dobra. Ona jeszcze teraz zatrudni lokaja, bo to też mnie w sumie ciekawi. Usługi? Zadzwoń po usługi. A, mogę zamówić śpiewny telegram. Wiem, śpiewany telegram. Oj, biedna już, głodna i tak dalej. Dobra, zostaw te klawisze. I zobaczymy, jak będzie wyglądało z tym lokajem. Dobra. Gdzie my to mamy? O, miksologa mogę zatrudnić, fajnie. Lokaj. 1200 za tydzień. A tam, stać nas, jak widzicie, tutaj fundusze wzrosły. Dzwonimy. Upewnij się, proszę, że masz przygotowane dla mnie łóżko, jako że będę mieszkał w twoim domu, miłego dnia. Jestem ciekawa, poczekamy, aż przyjdzie. A mogę zaznaczyć, że to jest łóżko dla lokaja? Wybierz właściciela łóżka, umieść jako łóżko lokaja o imieniu Bertram. Dobra. Usuń? Aha. Umieść. Okej. Okay. No, aha, czyli tak się wybiera łóżko, czyli wszystko jasne. Czekajcie, co ona jeszcze może zrobić? I tutaj niestety nie mam już nic nowego. A mamy rybki. Zapewnij obsługę cyfrową. Co to jest? Aż sprawdzę. Oglądaj. Mogę usunąć ryby. Ciekawe, czy mogę dodać później też ryby. O, super, opanowała podstawę tamtego. Dostają jedzonko i chyba czyszczenie. Weź pooglądaj rybki. A ty idź jeszcze tutaj... Idź
tam, to będzie miała każda po jednym punkcie z każdego instrumentu. Chciałabym jeszcze poczekać, zanim wyruszymy na imprezowanie, aż przyjdzie lokaj. Czy wirtualne ryby śnią o elektrycznej karmie? To są wirtualne ryby? To nie są prawdziwe ryby? No w sumie ciężko by było tam je wyciągać z tego okna i tak dalej. Co ty robisz? Aha, idziesz po taki... No już zaraz będzie mieć punkt. Tylko kiedy nasz lokaj przyjdzie? Chciałam go zobaczyć, zanim wyruszymy z domu. Dobra. Dostaniesz punkt i wyślę was do waszych tych hibernacyjnych, to nie będziemy musiały załatwiać żadnych potrzeb i tak dalej. No, ona ma fortepian, a ta też ma fortepian, bo rozumiem, że to i to funkcjonuje jako ten sam instrument. No, w sumie racja, jak ktoś umie grać na fortepianie, to na keyboardzie chyba też sobie poradzi. Tak przynajmniej myślę, albo odwrotnie. Okej, okay, opanowała podstawy. Dobra, teraz wyślemy was tutaj na szybką, małą hibernację. Mam nadzieję, że się nie rozchorujecie za bardzo z tego powodu. Ja chcę lokaja zobaczyć. Okej. Okay. Co, kłócicie się o jedną kapsułę? Są dwie. No, teraz ładnie wszystkie potrzeby im tutaj podrosną i będzie można je wypuścić. Zobaczymy, która inteligentniej wygląda. To jest nasza odważna, gwiazdorska siostra, tutaj nasza bardziej nieśmiała. Fajnie wyglądają. Dobra, wyłazimy dziewczęta. Wychodzimy. O! Tak, to by było, to jest dobre miejsce na pewną historię o tym, jak dwie siostry bliźniaczki zakochują się w jednym lokaju. Nie, wreszcie skupcie się na czymś ciekawszym. Gdzie on jest? Chciałam go obadać. Nie wiem, co wam się tak spodobał. Taki elegancki jego styl was przyciąga. Nie wygląda zbyt młodo i w ogóle z tym binoklem. A można coś jemu kazać robić? Odwołaj. Poproś o gotowanie, poproś o masaż, poproś o radę. Czekajcie, poprosimy go o masaż, zobaczymy co zrobi. Nie siadaj na fotelu. Idź. Ty go poprosisz o radę. Jestem ciekawa, jak to wygląda. I będzie pora. Ojej! Się czuję nieswojo. Ile jej to odejmuje? 10 z nastroju. Kto tak chichocze? Ty go poprosisz o radę. Co? Załatwione? No, nie dostałaś swojego masażu. Jak mam się wbić tutaj? W świat Bridgeport, jesteśmy tu nowe. A ja jestem nieśmiała. Nie wiem, czy sobie poradzę. No, chyba sobie poradzą. Czasem trzeba stosować różne środki, ponieważ cel uświęca środki, proszę pani. O, czyli wracają do masażu. Co to? Założyć zespół, o to zostawimy. I będziemy ruszać na imprezę. Tak, masowanie trwa. Dobra, gdzie by tu się wybrać? Wiem, że nie wszędzie możemy iść. W ogóle to jest metro, trzeba będzie go użyć. W ogóle trzeba będzie miasto pozwiedzać i tak dalej. Tutaj też mamy metro. Gdzie są jakieś imprezy? Tutaj jest coś. Okay, zrobimy tak. Dom, praca, miejsca publiczne. Nocne życie, o. Nocne życie, właśnie. Ha, wodnik. Kurczę, nie wiem, gdzie mam iść. Trzeba wszystko zwiedzić po kolei. Nie wiem, gdzie możemy wchodzić. Jakiś happy hour, co? Happy hour do 18. Od 11 do 3. Czekajcie, dam pauzę, żeby nam mieć czas. Od 17 do 4, to jest taki bardziej nocny. Od 14 do 2. Też od 14 do 2. Od 11 do 3. Nie wiem, do których klubów nas wpuszczą, a do których nie. Dobra, zaczniemy tutaj. Odwiedzimy z grupą i zobaczymy. Jak nas tu nie wpuszczą, pójdziemy gdzie indziej. Idziemy imprezować. W końcu po to... Po to jesteśmy w Bridgeport, prawda? Żeby imprezować.
No, dziewczyny, do taksówki. Trzeba będzie też metro przetestować na was. Przyspieszymy tę fascynującą podróż. I co? Nie wiem, czy uda mi się zwiedzić wszystkie kluby podczas tego first looka. No, tutaj nie jest za dużo miejsca, ale widzę, że wszyscy mogą wyjść. Spelunka. Stęchły zapach lokalu długo nie da o sobie zapomnieć, podobnie jak wspomnienia o jego barwnych klientach. Dobra. Co tu można robić? Czekajcie, muszę się rozejrzeć. Idźcie, zaczniemy od zagrania w Cybergaja. Z Izą zagraj, no co ty. Ona tu sama sobie nie będzie miała co robić. Mamy jakąś simkę, którą boli brzuch. Nie, jest głodna. Tu jakiś sim taki, trochę nadęty. Tam telewizor z królikiem i krową. One w Cybergaja będą grały. No i mamy bar. Olive i jakiś sim. No, wyglądasz całkiem sympatycznie. A tu nie ma za dużo miejsca do tańczenia chyba. O, przychodzą różni simowie. Ale i tak tańczą. Jestem ciekawa, czy są tu jakieś wampiry. Stety, niestety. Ale nie widzę. Dobra, czyli na razie spokój. Gracie w to, czy nie? Myślałam, że będą stały tak naprzeciwko siebie. Ale tutaj widzę inne zasady. Mają tak na zmianę. Dołącz. A ty nie dołączyłaś jeszcze? Okej. No fajnie, ja lubię jak są jakieś takie nowe gry, że właśnie jak doszedł tenis stołowy, czy jest właśnie bilard, piłkarzyki. O, tutaj tańczą, widzę. Okej. Taki mały lokal. Chyba zaraz stąd pójdę. Tylko trzeba drinka zamówić. Rozmawiaj z miksologiem. Wypłakuj smutki. Dyskutuj o filozofii. Paplaj bez sensu. Fajnie, że można dyskutować. Postaw kolejkę drinków. O, a co to? Chętnie sprawdzę. Tańcz razem. O, ona już idzie z kimś tańczyć. No tak, jej flirciarska natura jej nie pozwala. Patrzę, czy tutaj są jakieś takie fejmy, ale widzę, że sami zwykli simowie. O, nie, to jest fejm. O. I to pięciogwiazdkowy. Idź, spróbuj swoich sił. Porozmawiaj z nim. Przywitać się z osobistością. Dobra, dasz radę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idź do niego. Zrób zdjęcie telefonem komórkowym. Nie, to mu się może nie spodobać. Zastanów się. A, podoba mu się. Albo nie. Ale on je tak. Nie chce się przywitać. Spróbuj zaimponować. Nie zna żadnego osobistości. Rozmawiaj o zawodzie, rozmawiaj o bogactwie, rozmawiaj o umiejętności. Powiedz, że jesteś... bogata. To prawda. Spróbuj mi zaimponować, jaki bezpośredni. Spróbuj mi zaimponować, to może z tobą pogadam. Aha! Patrzcie! Dobrze sobie radzi, dostała gwiazdki, czekajcie. No to rozmawiaj o filmowaniu, że chcesz. I o umiejętności... O nurkowaniu mów, to takie egzotyczne. A dobrze idzie! A ta co, siedzi z tą kolejką drinków? Wypij ten. Romantyczny, może ci to pomoże. Ona zresztą jest taka romantyczna, co się stało? Ścigana. Lepiej się zaprzyjaźnić z wampirem. Wampiry mogą... O, czyli tu gdzieś jest wampir. To ty? Jejku, ja nie poznam wampira, mam zbyt małe doświadczenie. Jest taka blada. Masz kły? Pasowałabyś na wampira. A to co? W nastroju. Czekajcie. Dobrze ci szło, weź, może zostaniesz jakimś tym... graj wrzutki. Weź zaimponuj jeszcze. O Kasie pogadaj z nim. To na pewno mu się spodoba. O. Widzę, że nieśmiałość mija. Romantyczne, a co są same romantyczne drinki? Imprezowy drink, o! Wypij imprezowego drinka. Tak. Nasza droga nieśmiała Iza drinkuje. Może jej to pomoże, jak zmienimy klub. To jest dopiero przed północą, więc... Dużo przed nami. Jeszcze teraz się zaprzyjaźnimy. Autograf weź od niego.
Fajnie wygląda z tym drinkiem w ogóle. Apollo Bloom. Szkoda, że nie Orlando. Co idziesz robić? Spotkać wampira. Poznać osobistość, dobra. Co możesz zrobić? Weź się przywitaj. Ona jest nieśmiała. Będzie jej ciężko w życiu. Weź jeszcze pogadaj o Kasie. Na pewno to lubią. Zabawne. Kotki z internetu, to zadziała na każdego. Jestem pewna. Jakie tu są drinki jeszcze? Imprezowe albo te romantyczne? A, co się stało? Aha, spotkała wampira chyba? Ona miała to zaznaczone, czy nie? Wypić drink. Wypić drink. No dobrze, twoja siostra już piła. Wygrać Cybergaja i spotkać wampira. Dobra, to zostawimy. O, miksologii by się chciała nauczyć, proszę. Taka zafascynowana drinkami. Nie wiem, czy ta nieśmiała by chciała rozmawiać z wampirami, ale do fejmów to już na pewno nie podejdzie. Wejdź podejść do niego, wygląda sympatycznie. Przywitaj się z nim. O, może po tym imprezowym drinku będziesz mogła zatańczyć? Jeszcze, porozmawiaj z nim o Kasie. Może dostaniesz gwiazdkę? O detektywie pogadaj. O! Violetta Fame starał się wiele razy zaimponować Simowi, jednak sprawia wrażenie poirytowanego i chciałby zostawić go w spokoju. O! Smutny komunikacik. Dobrze, to a możesz go przeprosić albo powiedzieć, że... Zdenerwowała. Powinna odczekać. Dobra, to nie. Odejdź, ja chciałam tylko gwiazdki. Właśnie, tu jest jakaś zakładka z tymi gwiazdkami. Czekajcie. To nie, to są nasze okazje. Dziennik podróży, przygody, okazje domowe, szczęście życiowe. Dziennik kolekcji? To raczej nie. Umiejętności, kariera. Simologia. Jest tu gdzieś można sprawdzić, ile ona ma tych punktów gwiazdkowych? Nie wiem, jak to sprawdzić. A, tu się pojawia! A, czyli to jest chyba to. Nie, to są wspomnienia opublikowane. Jeszcze trochę i dostanę nagrodę. Super, ale ja chcę punkty, a nie wiem, gdzie są. W biografii nie, no tutaj też nie. Nie wiem, gdzie to znaleźć. Smutne. Chlip, chlip, chlip. Nie wiem gdzie. Szkoda. Co się stało? Olsina przez gwiazdę. Dobra, dziewczęta, zmieniamy klub. Tutaj się robi ciasno. Zobaczymy gdzieś indziej. Nie wiem, czy tu nas wpuszczą, ale pójdziemy do Jasnoty. Idź odwiedź z grupą. No papa, moja siostra już idzie, więc ja też muszę iść. O, tu nie jest nieśmiała. Prowadzi się do apartamentu luksusowego. A nasz nie jest luksusowy? No nie wiem. No, ale na pewno teraz fajniej można spędzać noce. Oczywiście, jeśli nasi simowie nie muszą potem iść rano do pracy. Jestem ciekawa, czy tutaj będą mogły wejść w ogóle. Zauważył osobistość. Wow, to fantastyczne. Klub taneczny. Wow, jakie kraciaste kratki. Kraciaste kratki. Okej. To jest w piwnicy? Więc to jest tam niżej. Fajnie, tylko czemu nikogo nie ma? Nieważne, nie przejmujmy się tym. Idź tańczyć i ty też. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja bym chciała pójść gdzieś, gdzie można... gdzie jest to urządzenie do bąbelków. O, tutaj jest!
Kluby taneczne różnią się tym od spelunek, że jest w nich ciemniej i są miejsca do tańca. Co one z tymi zdjęciami? W paparazzi się sami... Możecie tam wejść, czy nie? No, bądź posiadłość, ale chcę tylko tam pójść. Idź tutaj, możesz tam wejść, czy nie? Windy musisz użyć? Idź na piętro, poziom minus jeden. I ty też. Jakby nie mogły same skorzystać z tej windy. Idź. A, ale od razu więcej simów tu przyszło. Świetny strój, Lilibu. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Idź tam niżej. Uuu, to nie dostaniemy się do bąbelków? Czekajcie. Tutaj jest taka strefa, że oni nie pozwalają nam tam wejść. Dlatego one tam nie poszły. Co? O nie, to jest kobieta, będzie ciężej ją przekonać. Łapówka. Cóż inne, czym innym mogę się posłużyć, jak one mają tylko pieniądze? No, miałeś tu przyjechać. Oj, coś się przycięło brzydko. Przez tą łapówkę chyba. Halo, nie przycinamy się! Proszę. O, czekajcie. Okej, udało się odciąć, jestem z powrotem. Zobaczymy... co Vicky dajła na łapówkę. Dzięki za kasę możesz wejść, ale jak na razie wiesz, nie będę się patyczkować. Okej, a co z... Ja cały czas ją proszę, żeby ona pojechała na to piętro i nie wiem czemu nie jedzie. Co się dzieje? Nie śmiej się, tylko tam idź. Do windy. Wiem, że tu jest wampir. Chyba. Czy ta winda jest używana, czy co? No idziesz? Dobra, super. A, ta już tańczy. Dobra, chciałam wysłać je tutaj. Wyłącz. Dmuchaj bańki. Różne smaki widzę. Czekoladowe. A ty idź też, podmuchaj bańki. Tobie damy truskawkę. Będzie uroczo. No, trochę mało w tym prywatnym klubie simów. Co jest smutne. No ale z... Aha, bo ona jej nie wpuści. Czekajcie. Wypadł z windy ktoś? Muszę zrobić kolejną łapówkę. Tak, dużą. Zobaczymy, czy nas wpuści też. Tak, to jest smutne, że tak mało tu simów. Więcej się tłoczy tutaj i w poprzednim klubie było więcej. Zamykamy! No to zdążyłam się pobawić. Dopiero czwarta. Więc pracujemy. Tak, zapłaciłam i nic na tym nie skorzystałam. Zapomniałam, że jest czynna tylko tak krótko. A możemy jeszcze gdzieś iść? Jesteś jeszcze czynna? Do drugiej? Co tak krótko wszystkie kluby? Do czwartej? Tego do trzeciej? No nie. O, tutaj. Mam jakiś park. W ogóle jestem ciekawa, gdzie tutaj jest park z festiwalami. O, tu. No ale też jest teraz zamknięte. Dobra, to skorzystamy z metra. I tak już tu jesteśmy i... czekajcie, podróżuj do... Chciałam gdzieś w pobliżu tego apartamentu. No w sumie jesteśmy w pobliżu. A możemy wysiąść tu. To jest stacja Sim Reset. Dobra, spróbujemy. Podróżuj z grupą do... stacja Sim Reset. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie trzeba stąd wyjść. No to smutne, że tak się skończyło, no ale cóż. Wow, jesteś tak podróżniczo ubrany. Skojarzysz mi się z wymarzonymi podróżami? Zanim się tu dopchasz do windy... Wow. Masz dziwną figurę, ale spoko. Zmieściliście się tam? Ekstra. Ledwo co? Okej, widzę Violę, widzę Izę. Jest dobrze. No. Gratulacje.
Dobra, przyspieszymy trochę. Jestem ciekawa tego metra. Chociaż metro jest króliczą norą i tak dalej, no ale... I tak fajnie będzie się, myślę, nim przejechać. No, biegnij w tych szpilkach, biegnij. Piąta już. One nie są zmęczone, haha. Tak, ma się te komory hibernacyjne. O, fajnie, widać bramki i znikają. Zobaczymy. Słyszę dźwięki pociągu. No i teraz ja powinna przeteleportować tam. No. I mamy już piątą! Dobra, to jeszcze będziemy próbować robić różne rzeczy. W sumie jeszcze jedną noc myślę, że przeżyjemy w tym odcinku. I coś, czymś się jeszcze zajmiemy. Dobra, pójdziemy do apartamentu naszego, bo jeszcze ich tam nie było. I odbyć parcelę z grupą, no. Dobra. Ciekawe, jak tam nasz lokaj sobie radzi. I może w dzień pozwiedzamy trochę miasto, a potem w nocy znowu spróbujemy się gdzieś wybrać. Tak, czuję taki niedosyt tych imprez jednak. Jakoś tak szybko minęło. Chociaż niektóre są czynne jakoś od wcześniejszych godzin, więc się tam wybierzemy. O, muszę wejść po tych schodach. Tutaj są jakieś schody, które tylko do fontanny prowadzą. Jakiś cień dziwny. Nie wiem, co go rzuca, ale nieważne. No, idziecie na górę? Czy nie? Idźcie na piętro z grupą. Poziom 18. No, tylko tam można. No. Ruszamy, ruszamy. W ogóle, a domofon? Zadzwoń do domu. A, i tu mieszkają inni Simowie. Ciekawe. No, ale smutne i tak jest to... No, w sumie tu musi coś być za tymi drzwiami. Ale smutne, że my nie możemy wybrać innego mieszkania. A weź zadzwoń, albo nie, ty jesteś nieśmiała. W ogóle ty musisz skorzystać po tym całym drinkowaniu z toalety. I może zafunduję wam jakieś jedzenie na szybko. Brak interakcji? Brak interakcji z mikrofalówką? Dlaczego? To smutne. Nie możesz nic zrobić mikrofalówką? Dobra, to zjedz na szybko sałatkę. A ty zadzwoń do drzwi dzwonkiem. Już siódma, prawie. Powinni już nie spać, prawda? O, co to? Wygląda jak taki fajny syp na śmieci, podoba mi się. Fajny design. No i co? Otworzy ci ktoś? O. A możesz wejść do niej? Nie. Można tylko z sąsiadami rozmawiać na korytarzu? A zadzwoń tu. Można tam do nich wejść, czy nie? Powinno się dać. Tak jak do domów innych Simów. Nie. Nie da się wejść. No, widzicie. To smutne. Co się stało? Moja droga. Dobra. Idź do toalety. Też ci się należy. I potem też zjesz sobie na szybko, nie wiem, zupę z puszki. A tobie energia spada. Weź... posprzątaj. Wow, niby taka nieśmiała, a sama idzie do sąsiadów. Chciałabym, żeby spróbowała grać w rzutki. O, możesz z jakimś sąsiadem? Z Analaszukla. Nie będzie zaprosił. Festiwal przybudu miasta. Trzeba będzie zobaczyć. W ogóle zmniejszyłam porę roku, żeby trwały tylko 3 dni, więc może uda się nam zobaczyć Beachport w różnych wcieleniach. Nie wiem, we wszystkich może nie zdążymy, ale... Coś tam będzie? Ona tu idzie, czy nie? Nie wiem, nie wiem. Czuję cały czas nieśmiało się, przecież u nas w domu bezpośrednio nikogo nie ma. Co, nie umiesz rzucać? Ciekawe, czy rośnie jakaś taka niewidoczna umiejętność grania w rzutki. Tej na przykład jeżdżenia w łyżwy, na łyżwach rośnie. Jeżdżenia w łyżwy. No, pokaż, gdzie idzie. Tu. Cudownie. Dobra, ta wsuwa sałatkę. Energia im trochę spadła. Ale jeszcze niewystarczająco. Dobra. Wybierzemy się gdzieś później. Cały czas są w grupie, więc okej. Okay. Dobra, może obczajmy ten park. W sumie jestem ciekawa. Więc odwiedzimy parcelę z grupą. Przyspieszymy trochę. O, oczywiście musi pozmywać. No. Gdzie jesteście, moje drogie? Moje drogie fejmy. Okej, w taksówce.
Jesteście w osobnych taksówkach? Nie. Czekamy na Izę. Izabela. I co? Tak. Ogólnie w Wishport chyba nie ma za dużo zieleni, ale chociaż tu widzę jakiś taki mały parczek. O, widzę, że jednak korzystają z metra. Jakby nie mogły tam od razu dojechać taksówką. Nie byłoby szybciej czasem? A, chociaż nie wiem. O, i jest teren festiwalu. Zobaczymy, jak wygląda. Wow, całkiem w sumie spory park. Spójrzcie, chyba jeden z większych. Tutaj mamy jakieś takie niby labirynty z żywopłotów. No nie będziemy tu za bardzo nic robić, bo znamy te rzeczy z 4,5 roku. Chciałam tylko zobaczyć, jak wygląda ten park. Boisko mamy. O! Pierwszy raz widzę chyba taką takie fajne miejsce do bitwy na baloniki z wodą. No i wrotki. Super. Nie, moje drogie, nie będziecie grały w nic dziwnego. Spróbujemy zrobić tak. Gdzie, od której do której są te? Od 14, a to jeszcze 3 godziny. Mamy siłownię. W sumie ciekawe, jak siłownia wygląda. Mogę tak sprawdzić? Bez wysyłania ich tu? Siłownia też jest w jakimś takim budynku. Centrum fitnessu. Dobra, to z grupą odwiedzimy. Albo się rozdzielimy, to będzie szybciej. Ona odwiedzi centrum fitnessu. A ty odwiedzisz... tutaj nie. Galerie sztuki mnie zawsze ciekawią. Tutaj jest stadion, ale to jest klucza nora. Czekajcie, co tu jeszcze można odwiedzić? Poza klubami wszystkimi. Cmentarz. Cmentarze mnie zawsze też... ciekawie, jak wyglądają w miastach, ale to nie musimy tu jechać, tylko tak sobie zobaczymy. Całkiem sporych rozmiarów. Jakaś fontanna na środku. Jakiś pomnik, pewnie jakiegoś znanego Sima. Różne nagrobki. Anonimowe. Ciekawe, czy... Jacqueline. Jacqueline. Dobra. Jeszcze tak się chciałam porozglądać. O, restauracja jest za takim tym. Fajnie to w sumie wygląda. Tutaj mamy kino, widzę. Ten park mnie ciekawi. To może ty wybierzesz się do tego parku. Zastanawiam się. Tak, musicie się rozdzielić. Ale na niedługo poradzi sobie. A co to jest? Jakaś rzeźba. Ciekawa. Podobno tutaj gdzieś jest taka kopalnia jak ze świecącymi oczami, taka sama jak w Sunset Valley. Chociaż nie wiem dokładnie, w którym miejscu. O, tutaj Fame jeden mieszka. Sławny Sim. Tu jest jakiś park, wodospad. Szpital widzę. Metro do niego prowadzi. Okej. Okay. Jesteś już na siłowni? Nie, jeszcze nie. A ty jesteś już w parku? Też jeszcze nie. W trakcie drogi. W czasie drogi. Whatever. Tu kto mieszka? Jakiś Sim? Gdzie jest biblioteka na przykład? Jakoś mi się nie rzuciła do tej pory w oczy tutaj. No i co? Co tam jest? Takie kopuły są w tym. Lunar Lakes. Można tam wejść w ogóle do środka? Chyba powinno być można. Fajne, jak pada deszcz czy coś. Tu jest jakiś taki domek. Altanka. Ładnie wygląda, ale jak tam się dostać do środka? Czekajcie, gdzie tu jest? Jest tu jakieś wejście czy coś? Nie widzę, a wydaje mi się, że powinno się móc tam wejść. Użyj schodów. Tędy, pod ziemią trzeba przejść. Dobra, zobaczymy. A, ona ćwiczy. Nie dość, że zmęczona, to ćwiczy. Nie, ona dopiero idzie. Aha, znowu winda. I tutaj na piętrze mamy siłownię. O, wow! Basen tak wysoko. Wow! Nie wiedziałam, że można tak zrobić basen. Twórcy chyba coś cheatowali. Nie wiedziałam, że w basenie można robić tak okno.
Ale to musi być super widok jak ten. Idź na basen. Idź pływaj. Muszę to zobaczyć. To muszę to zobaczyć. To musi fajnie wyglądać, jak na przykład Simy pływają i mają taki widok, spójrzcie. Wow. Ciekawe, czy gdzieś są takie baseny. Chociaż ta szyba nie mogła być takie zwykłe okno. Musiała być tak gruba, żeby wytrzymać to ciśnienie wody. A jakby pękła, to ci Simowie by tak wypłynęli z prądem tej wody, spadając tam kilka pięter w dół. I raczej nie trafiliby do tej fontanny. No cóż, moja katastroficzna wizja. On niby taka nieśmiała, już kogoś poznała. Użyłaś tych schodów? Może kolory poznaje kogoś ulubiony. Weź użyj tych schodów. Potem użyj tych schodów. Potem chciałam zobaczyć jak to... Wow, moty... A czemu on się tak odstroiła elegancko? Ten sim tak na ciebie działał? Chociaż to w sumie fajne, wam powiem, takie tunele. Podoba mi się to. Coś jest w tym fajnego. Ale zaraz będą... Już są super śpiące. Dobra, będę je wysyłała do domu. Pokaż, jak pływasz. Jesteś zbyt zmęczona. Tak? Czy nie możesz się przebrać? Wyżej... Ale fajnie ten basen wygląda, super. Strzemi się. Chyba nie poszło do środka, już są zbyt zmęczone, ale... Wow, naprawdę mi się podoba to miejsce i chyba tutaj nie pada deszcz, więc takie... Fajnie, jak jest brzydka pogoda. Ciekawe, jak to zimą wygląda w środku, ale naprawdę mi się podoba. Coś fajnego. Taka szklarnia, palmiarnia, coś w tym stylu. Dobra, wracacie do domu. Tamtego, gdzie jest lokaj. Ja was poślę. A nie, zaczyna się czuć chora. Znak zodiaku. Już się wypytują. No, dacie radę tam dojść. Wierzę w was. Już jest 14, to już będzie czas zaczynać poznawanie miasta i w ogóle od strony imprezowej. O, weszła do klubu ekskluzywnego. Gdzie ona jest? Myślałam, że ona jest w domu. W metrze jest jakiś klub klub ekskluzywny. Nie wpadłabym na to naprawdę. Okej, teleportowało nas tu. No, do domu. Do domu, do domu. Taksówką. Nie wiem, która będzie pierwsza. Ale nie wysyłam ich do łóżka, tylko od razu do hibernacji. I ciebie też. Zobaczymy, co robi nasz drogi lokaj. Wyrzuca gazetę. No i idź. Dasz radę. Dasz radę tam dotrzeć. Muszę zobaczyć, która tym razem zrobi fajniejszą minę. Tylko czemu ona się tak wystroiła, to ja ciągle nie wiem. Nie szkodź. No, tym razem odwrotnie. Dobra, już się nahibernowały. Wystarczy wam. Wychodzimy odświeżone. Tylko weź może ubierz się w... Nie mogę kliknąć na ciebie? A w ogóle są jeszcze jakieś nowe interakcje między nimi? Kurczę, muszę poczekać, aż wyjdzie do końca stamtąd. No, tylko przez 6 godzin będą nieszczęśliwe, no ale... Zmień strój, moja droga. Na strój na co dzień. Chciałam zobaczyć, czy są jakieś nowe takie interakcje, co nie widzę. Poproszę o założenie zespołu. To zrobimy, ale jeszcze nie dziś. Entuzjazmuj się nowym domem, muzyką, więcej. Zdradź sekret. Zapytaj o dzień. To były wszystkie rzeczy. Albo, wiecie co jeszcze możemy zrobić? Możemy zobaczyć, jak... Chociaż początki tej kariery będą takie same, więc w sumie... No i to i tak jest kariera taka... Nie, to chyba nie będę im dawać tej kariery. Bo i tak początki będą identyczne i to i tak jest tylko taka kariera w króliczych norach, więc w sumie to nie będzie pewnie specjalnie ciekawe do oglądania. Zespół właśnie chciałam założyć następnym razem. Dzisiaj chciałam się jeszcze skupić bardziej na zwiedzaniu takim. Widzę, że tutaj takie różne rzeczy z kariery też już są. Od 17. Galeria sztuki. Mogę zobaczyć ją w środku, tak? O, ładny kształt. Fajnie wygląda. To jakieś eksponaty. Tak. Czy to aby jest tylko eksponat? Nie sprawdzę, bo one i tak by nie mogły skorzystać z wiadomych względów. Jest coś jeszcze niżej? Nie.
fajna galeria sztuki, podoba mi się. Jeszcze chciałam zobaczyć tak na szybko bibliotekę. Gdzie była biblioteka? Tutaj. Ciekawy budynek. Ciekawa bryła. No. Schody. Wow, dużo miejsca. W środku. Wow, naprawdę spora biblioteka. Taki tu dział dla dzieci. Fajna, podoba mi się. Jesteś jeszcze niżej? Aha, tutaj jeszcze jest sala z komputerami. I w ogóle. I toalety pod schodami. Fajnie. Dobra. Myślę, że możemy pojechać gdzieś, gdzie jest czynna od 14. Tylko nie wiem jeszcze gdzie. Od 12 do 1. Nie. Czekajcie, nie tak chciałam. Nie tak chciałam. Chciałam nocne życie zobaczyć właśnie. Ten magazyn nie jest nocnego życia. Dobra. Od 14. Klub Banzai. Czekajcie, gdzie myśmy byli? To miasto mi się miesza, bo tu jestem pierwszy raz. Jestem tu dopiero od paru godzin, nie wiem gdzie jestem. Kujon od 17. My byliśmy w jakimś... Tam było jakieś imię w tle. Nie wiem, zgubiłam się. Musimy pójść, gdzie jest otwarte od 14. Tu jest od 11 aż. Wow. Strefa sportowa w Bridgeport. Może tu zejrzymy. Są takie, czekajcie, to jest znaczek chyba klubu takiego z tańcem. To jest znaczek tych spelunek. A to jest znaczek tych takich jakichś, nie wiem, w tym jeszcze nie byliśmy. Może tu jednak pójdziemy. Widzimy plazmę 501. To nie jest klub dla wampirów czasami? Ta plazma mi się tak kojarzy. Sprawdzimy. Ugieńka. Klub Banzai. To też jeszcze nie byliśmy. My byliśmy tutaj właśnie. Tutaj i gdzieś jeszcze byłam. W którymś tanecznym. Tu. W jasnocie. No, to wszystkich to ja nie pozwiedzam. Za dużo tego jest. Dobra, dziewczęta. Zbieramy się, tak? Ty gdzie jesteś? Już w środku, okej. Dobra, przyspieszymy. Podróżowanie. Czemu oni uważają, że są w klubie ekskluzywnym, jak są w metrze? Nie rozumiem tego, ale spoko. Może tam coś jest, czego my nigdy się nie dowiemy. Bo to jest królicza nora, prawda? No. Imprezy, imprezy. Idź na piętro z grupą. A co jest niżej? Czekajcie, muszę sprawdzić. Co jest niżej? Jakieś dziwne podziemia z trumnami. A tu? Jakieś wyjście. Czytałam chyba o tym, że tu jest jakieś takie sekretne, podziemne wejście do tego klubu dla wampirów. No i chyba właśnie je odkryłam. Nie, to my nie jedziemy tam. My jedziemy na poziom 26. Zobaczymy, jak to wygląda. Aha, jeszcze jedną rzecz nie zobaczyłam, miałam zobaczyć. Czekajcie, to jeszcze teraz to zobaczymy. Te nagrody szczęścia życiowego. Czy jest coś nowego? Na pewno coś jest, ale nie wiem co. I nie wiem, czy uda mi się to łatwo znaleźć, ale spróbujemy. Co my tu mamy? Na razie nie widzę. Cwaniak. Cwaniak zazwyczaj jest świetny w gry barowe, takie jak rzutki, piłkarzyki i bocce. Ej, nie wiem, co to jest bocce. To jest ten Cymbergaj? Może tak. Dobra, idziemy dalej. Tam to było nowe. Stali bywalcy są częstymi gośćmi w lokalnych barach, więc mają zniżki na jedzenie i picie. To jest też nowe. Okej. Wspaniała kompanka. Wspaniali kompani sprawiają, że każdy wypad to niezapomniana przygoda. O, fajne całkiem. Nikt nie będzie marudził. Przyszły hit. Simowie z cechą przyszły hit sprawiają, że każdy zespół odniesie sukces. Zarabiają dodatkowe simolony, kiedy występują z zespołem. Też fajna nagroda, nowa. Co dalej? Niezły miksolog przygotowuje fajniejsze drinki niż zwykły sim.
Mistrzyni uwodzenia nigdy nie doświadcza goryczy odrzucenia, zawsze udaje jej się uwieść drugą osobę. To też nowe. Zawsze na liście. Sim, który jest zawsze na liście, nie zostanie odprawiony z kwitkiem z żadnego baru, klubu ani lokalu. O, też fajne. To było, czy nie? Nie jestem pewna. Uczucie zabawy narasta 25% szybciej niż normalnie. To się czasami przydaje. Ale nie pamiętam, czy to było, czy nie. Być może było. Mapa gwiazd. Simowie z mapą gwiazd widzą na swojej mapie wszystkie domy osobistości, co sprawia, że łatwo im być częstymi, acz niezapowiedzianymi gośćmi. Też ciekawe. Gdzie to było? Pilot sterowania czasem było. Były te wszystkie rzeczy. Też był kupon na klonowanie. Było. Jakieś zamrożenie wieku chyba też był. No i to wszystko. Myślałam, że będzie jeszcze może coś z wampirami, ale nie ma. Cóż. No jak mówiłam, ja i tak nie jestem jakąś wielką fanką, ale tak mi się po prostu wydawało, że mogłoby być. Jedziesz też tą windą? Dlaczego nie? Przecież miałaś jechać z nią. Idź na piętro z grupą. No już. Zasuwaj. To ty powinnaś być pierwsza w takich miejscach. Wow, jak tu czerwono. Jesteś wampirem? Z pianistką. Ktoś wypadł z windy. Fajne miny robi. Uwięziona w drzwiach windy? Na zawsze zapamięta uczucie, jak drzwi zgniotły jej ciało, gdy próbowała się wydostać. Jest obrazek? A, nie widać. Myślałam. Jakiś faktycznie taki wampirzy nastrój. A, tutaj jest wyjście na ten taras gdzieś? Bo tutaj są stoliki. A, jest. Wyżej też mamy bar i w ogóle. Fioletowe czaszki. Świetny design po prostu. Chociaż fajnie to wygląda, jak tu jest takie okno i tamto. Fajny pomysł na ten. No ciekawy klub, nie powiem. Aczkolwiek ma taki trochę niepokojący klimat, nie do końca w moim stylu. Dobra. Nie wiem, czy tutaj jest po co... Zobaczymy, może po prostu inny sposób, jak się tam dostać. Można łapówkę. Albo można poproszę o możliwość wejścia. Ciekawe, co powie. Ale masz minę zachęcającą do rozmów z tobą? To tak nie bardzo. Jak elegancko się ubrały. No i co powie? Boję się. Nie. Ooo! Została cofnięta przez Vicky Daiwo. Ona zawsze spada przeklinanie tego głupka, który jej nie wpuścił. Nie możesz wejść, ale mogę cię puścić za kilka simoleonów. No to chytra. Ale to w sumie nie ma po co wchodzić, bo tu się nic nie dzieje. Może spróbujemy jeszcze odwiedzić jakieś inne miejsce. Już 18 w ogóle. Jak to się stało. Tutaj może. Ale fajnie, że tu jest takie sekretne wejście w sumie. To tak, takie nie wiem, podoba mi się to nawet. Tu chciałam wpaść. To odwiedzimy tą parcelę z grupą. Trzeba obejrzeć różne kluby. A co? Nie po to przyjechaliśmy do tego miasta, żeby siedzieć w domu i oglądać telewizję w kapciach kotkach, prawda? O, co to jest? Odwiedź parcelę z grupą. Czemu ja nie widzę? Aha, bo one się teleportują w windzie, dobra. A, akurat tutaj przychodzą różni simowie. No, ale my już wychodzimy, więc możecie też zrezygnować. To jest ta sama simka? Ma bardzo ciekawe ubrania, naprawdę. Nie wiem, kto ją wymyślił, ale jestem w jakiejś ścianie. No, ruszamy. Ścigano. Nieśmiałość. Nie dość, że się was zarazki, jeszcze to też jest nieśmiała, biedna. Będzie mieć dużo negatywnych nastrojników. Dobra, może uda nam się zdobyć jakieś punkty osobistości? Zobaczymy, jak to wygląda, chciałabym spróbować. No, idziecie? Znowu jakieś. Dla Vicky Daiwów. Wow, jak tu zielono, fajnie to zrobili. Prywatne toalety, czy co? Tu można wejść, a tu nie?
Jak się tam dostać? Można się windą dostać. A tu? Tu trzeba po schodach wchodzić, trochę bez sensu. Trzeba po tylu schodach wchodzić, że nie ma windy. Dobra, to my spróbujemy. Są dwa osobne budynki? Nie, jest jeden. Spróbujemy się dostać. A nie, bo tutaj też jest. Tylko szkoda, że nie można się tam przedostać. Dobra. Jedziemy na to piętro z grupą, oczywiście. A jakie tutaj są piętra? Niżej chyba nic nie ma, prawda? Nie, już myślałam jakieś ukryte rzeczy. Teraz się zrobiłam strasznie podejrzliwa. Tu zielono w ogóle, jej. Chociaż fajnie jest ta rzeźba zrobiona jakby za tym płotem. Wow, tutaj tak. Te efekty. Jedziecie tu? Pewnie w pierwszym klubie, co byśmy było najfajniej. Znaczy w tej spelunce. Najwięcej simów. Jakiś sława się trafiła też. Dobra, jadą, jadą, jadą. Czekajcie, postęp. I co? I lądujemy w łazience? Nie, no tu. Winda do łazienki, okej. Dobra. Łapówka wysoka i dajemy. Ty też dasz jej łapówkę wysoką. I wchodzimy. No, łapówki, to już wiem, jak wygląda. O! Podobasz mu się. Dobra. Ha, przekupiła, wykidajło. Wykidajło, co za ten? O, chcę z nią spędzić czas. Pytają, czy zawsze ona biedna, nieśmiała. No, co on takie rzeczy? Chciałam te bąbelki zobaczyć, a tam. Stamtąd mi wywalili, a tu chyba nie ma bąbelków. Możemy z nim grać? On jest w zespole? Zrób sobie przerwę od grania. Można tańczyć do muzyki na żywo. Tutaj są bąbelki. Ale tutaj to trzeba zupełnie inną drogą iść. Masakra. Nie chce mi się tam iść po prostu. Ona drinka miała wypić. Więc niech sobie. O! Kito, serce moje. Kurczę, co tu wziąć? Dobra, weźmiemy to. Ochłoda Kazui. A ty. Ta muzyka tu tak nie pasuje. Tak, zacznij muzykowanie. A jak dam taniec? Zrób przerwę od grania, taniec oglądaj. Bo by się tam ta gitara miała spalić. Jakoś w tym pierwszym, co byłam, było ciekawiej. Tutaj się tak nic nie dzieje ciekawego. Nie ma żadnych simów w ogóle. Przecież już 21. Nikogo nie ma. Co za smutne miejsce. Tu też nikogo nie ma naokoło. Naprawdę mi się nie uśmiecha tam iść. A wyżej coś jeszcze jest? Nie. Chyba zmienię lokal zaraz, jak ona wypije tego drinka. No, to nie wiedziała, co robić, poszła grać w piłkarzyki. Nie, no jednak powinno być więcej simów w tych klubach. O, przyszedł. Alan. A on taki trochę ten łysawy, to ja nie chcę za bardzo się z nim zaprzyjaźniać. Dobra, z siostry zmieniamy lokal. Idziemy do. Tutaj pójdziemy, o. To miejsce też mnie ciekawi, więc ruszajcie szybko. No, tam się nie działo nic ciekawego, to jest jakiś taki nudny klub, że nawet nikogo tam nie ma, także. No, po prostu. Ruszamy dalej, tak? Zanim one się ruszą dalej, to potrwa. Niestety parę ładnych godzin. Zmienianie klubów w środku nocy trochę długo trwa, więc nie do końca się opłaca. Aż do metra musiała pójść. O. Już są tam. Nie, jeszcze w metrze. Tak więc może nawet duchy i mumie zanudziłyby się na śmierć. Czas poszukać innego miejsca. No, właśnie to powiedziałam. Dokładnie to powiedziałam. Idź na piętro 12. I ty też. 12 piętro. Jadą razem czy osobno? Razem, super. Myślałam, że będą musiały osobno jechać. No. Do góry, do góry. Dopiero po północy. Jesteśmy chyba. Tej, to, co to jest? Spelunka, czy nie? Znowu ci bramkarze. Kurczę, tylko w tym pierwszym ich nie było. Też nikogo nie ma. Niech przyjdą jacyś simowie, czy coś. I też nie ma tego do dmuchania banik.
Wpuści nas? A nie, bo on wszystkich wpuszcza. Tu nie ma napisane, jaki trzeba mieć poziom sławy? Nie, weszły spokojnie. Co robią? Zacznij muzykowanie. Ja chciałam poznać jakiejś osobistości. Tu nikogo nie ma. Tu powinno być dużo facetów, jak to taki sportowy klub. Wygląda jak stworzony do oglądania meczy na wielkim ekranie. Albo na wielkich ekranach. O, oczywiście poszła muzykować. A ta poszła zamawiać drinka. Drętwo tu. Czemu nikt nie przychodzi? Nie wiem, naprawdę. Jakoś pierwszej nocy nam tak fajnie całkiem szło, a teraz nigdzie nikogo nie ma. Dobre, to jadę jeszcze gdzieś indziej. Już się nic nie dzieje. Gdzie mogą być wszyscy Simowie? Tu byliśmy. U Gieńka nie było mnie. Tu byłam. Tu było całkiem sporo Simów, ale teraz też pewnie nie ma. Gdzie by tu pójść? Tu byłam. Tu byłam. Jeszcze jest jakieś miejsce z tym kieliszkiem? Aha, nie, tu nie byłam. Chyba. Ale to jest tylko do drugiej czynne, to już nie zdążymy. W ogóle ciężko już będzie zdążyć gdzieś. Może do wodnika. Do czwartej tylko. Musiałabym mieć jakieś miejsce, co czas zwalnia. Do drugiej to nie zdążymy. No, idź. Szybciutko, bo do czwartej też nie zdążycie. A zmiana tych klubów też strasznie długo trwa. Szkoda, że nie może trwać szybciej. Dobra, co to jest? Kupić? O, kupić? Nie. No. Dziewczęta. Aha, ona gdzieś tam w tyle została. Dobra, to przyjdzie. No i co? Jest tu ktoś? O, przynajmniej 100 od bąbelków. Idź na to piętro z grupą, no. Może zdążymy. Mamy jeszcze godzinę. Fail. I nigdzie nikogo nie ma. To jest smutne. Zaraz nas wyrzucą. Możecie tam iść? Idź dmuchać bańki truskawkowe. Wpuści nas czy nie? Nie wpuści. To niedobrze. Słuchaj. No i tak już zaraz zamknął. Podoba się. Jej chyba. No tu jest tylko miksolog. To wielkie akwarium. Nie wejdziesz. No dalej spróbuj się wślizgnąć. Można się wślizgnąć. Zakradnij się do pokoju dla VIP-ów. Jak to wygląda? Tylko zaraz zamkną mi za 5 minut. No. Zamykamy. Jutro pracujemy, więc wróć po więcej drinków. No i się nie udało za bardzo nam poimprezować tych drugiej nocy. Jakoś pierwsza była bardziej udana. Właśnie nie mogło być tak fajnie, a to tak psuje, że tak jest mało osób. Dobra, wracajcie do domu. Szkoda. Psują mi zabawę tym, że tutaj nie ma więcej imprezujących simów, więcej osób i w ogóle. I że tak mozolnie, zanim się tam wjadą tymi windami, zanim tu przyjadą tym metrem, to mija za dużo czasu i w ogóle. Właściwie zdążyliśmy tylko pozmieniać parę klubów i jakoś tak cała noc na tym minęła. No ale cóż. W tym odcinku już będziemy powoli kończyć. W następnym właśnie chciałabym zobaczyć te, jak wygląda sprawa z tymi zespołami. Więc może też jeszcze uda się wpaść do jakiegoś klubu. Tylko niech już wrócą do domu. Co to, książkę ktoś porzucił? Sul uwięziony w smole. Ej, a jak dam odłóż, to gdzie to odłoży? Sul uwięziony w smole. A co to jest? Jaki to budynek? Tu jest, to nie jest ich apartament, nie? Dobra, zostawimy tą książkę, ale ciekawi mnie, że akurat tam leży. Dobra, nasze drogie synki.
pójdą do swoich kapsuł, żeby nie marnować czasu na spanie. Zobaczymy, jakie zrobią inne. O, co to? Zamówić jedzenie barowe. O, trzeba będzie. A co tam zniknęło niestety? Nie wiem, co to. Zaimponować jakiejś osobistości konkretnej chcę? Dostać się do strefy dla VIP-ów. Może spróbujemy. No. Tym razem obie wyglądają genialnie. Dobra, one się tu regenerują, jak widzicie. Właściwie już się zregenerowały. Także ten odcinek będziemy już kończyć. Ja w sumie może lecie czas bez zbrypięta. Rybki popływają. Zobaczymy, na czym spędza czas nasz lokaj. Bertram. Planket. Okej. Okay. No, także w tym odcinku to by było już wszystko. Powłóczyliśmy się trochę po różnych rodzajach klubów i właśnie tej pierwszej nocy się całkiem fajnie bawiłam, jak tam było więcej simów i właśnie ta osobistość i ona tam mogła się spróbować trochę wkraść w jego łaski, chociaż to nie do końca wyszło. No a tym razem drugiej nocy wszędzie było tak pustawo i to jest trochę smutne, więc na drugiej nocy niestety no nie było tak fajnie. Myślę, że jakby było więcej simów, to mogłoby być właśnie ciekawiej dużo, gdyby chociaż mieli jakiś taki lepszy algorytm i przychodzili od razu szybko w miejsca, w których jesteśmy, no ale jak widzicie, to nie do końca zawsze działa. No także trudno, ale spróbujemy jeszcze trochę pochodzić po różnych miejscach i właśnie na samym odcinku chciałabym spróbować założyć ten zespół, zobaczyć jak to wygląda. Także na dziś to by było wszystko i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Pa, pa!